Jego wieże górują nad Tarnobrzegiem od ponad 100 lat. Z nawami bocznymi dostawiono je do murów świątyni wzniesionej na początku XVIII wieku na miejscu drewnianego kościoła, kilka lat wcześniej spalonego w pożarze. Fundatorem tej pierwszej budowli z roku 1677 był Jan Stanisław Tarnowski. Było to jego wotum w intencji króla Jana III Sobieskiego i jego dalszych zwycięstw nad okrutnym Turkiem. Chodziło też o nadanie właściwej oprawy obrazowi Matki Boskiej Dzikowskiej. Słynąca z cudów ikona do tej pory wisiała w kaplicy pobliskiego zamku. Z woli fundatora sanktuarium zbudowano na skraju należącej do niego wsi Dzików w pobliżu Skarpy Wiślanej. Dziś stoi w bezpośrednim sąsiedztwie w głównym placu Tarnobrzega, placu Bartosza Kowackiego. Gdyby mury szacownego barokowego kościoła umiały mówić, opowiedziałyby niejedno. Wskazują na to liczne epitafia i tablice pamiątkowe. Przy jednej z pamiątek warto się zatrzymać. W chwili śmierci Juliusz Tarnowski miał niepełne 22 lata. Zginął 20 czerwca 1863 roku w bitwie pod Komorowem. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, Juliusz przebywał za granicą. Powołanie wielkiego do kariery wojskowej nie czuł. Patriotyczny obowiązek kazał mu jednak powrócić do rodzinnej Galicji, przekroczyć pobliską granicę na Wiśle z Rosją i dołączyć do powstańców. Zanim ruszył do walki, szkolił ochotników, ujeżdżał konie, kompletował umundurowanie i uzbrojenie. Sporządził krótki testament, zajechał do kościoła, gdzie się wyspowiadał. Pożegnał krewnych i znajomych. Młody Juliusz Tarnowski opuścił rodzinny zamek w Kikowie dwa dni przed tragiczną śmiercią, późnym wieczorem 18 czerwca 1863 roku.